Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak w ciągu 5 lat zbudowałem w Świdnicy klub. Przy pomocy 20 tysięcy złotych stworzyłem klub, który dzisiaj szacuje jego wartość na około 500 000 złotych, więc jest to bardzo dobra inwestycja moim zdaniem w tak krótkim czasie. Ale najbardziej zależy mi na tym, żeby nie rozmawiać dzisiaj o pieniądzach, tylko powiedzieć Wam o tym, co się stało, jak to wszystko do tego doszło. Myślę, że dla wielu osób może być to ciekawa historia, nieznana dotychczas. Nigdy nie planowałem jakoś specjalnie się tym dzielić. Aczkolwiek zawsze miałem gdzieś w tyle głowy taką myśl, żeby któregoś dnia zrobić coś takiego, powiedzieć wszystkim osobom, które gdzieś może mają, jako interesujące dla nich może być coś takiego, żeby opowiedzieć, jak wyglądała ta ścieżka, bo nie wszyscy, którzy dzisiaj ćwiczą z nami, nie wszyscy, którzy nas obserwują, robią to od początku, nie wszyscy wiedzą, jak ta historia wyglądała. Na pewno jest takich osób kilkanaście, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych najwierniejszych fanów, którzy od samego początku, od 2014 roku nas wspierają, niektórzy nawet od tego czasu tutaj z nami ćwiczą. Ale jak właśnie do tego wszystkiego doszło? Bo to jest moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, taka ciekawa nauka z tego, może być wyniesiona, a każdy zrobi z tym, co będzie chciał. Więc dla wszystkich zainteresowanych zapraszam, żeby posłuchać. Jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłem interesować się tematyką taką szeroko pojętą fitness, ponieważ jeszcze powiedzmy 12-15 lat temu zupełnie nie miałem z tym nic wspólnego. Gdy szedłem na studia w 2004 roku, było to w Wielkiej Brytanii, to do końca sam szczerze mówiąc nie byłem pewny, co będę robił, dlatego wybrałem taki kierunek bardzo ogólny, nazwany Business Studies. Po naszemu można byłoby to przetłumaczyć jako studia biznesowe, zarządzanie. I w tym momencie była to taka furtka otwarta jeszcze dla mnie, żeby się zastanowić. Przez kolejne 4 lata zdobywałem różnego rodzaju doświadczenia z zakresu marketingu, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdzieś tam operacjami, logistyką, tego typu tematy były podejmowane. I gdy skończyłem te studia, to niestety jeszcze ta wizja się nie wyklarowała. Był rok 2008, gdzieś tam udało mi się wyjechać jeszcze na chwilę z Anglii do Hiszpanii, poduczyć się trochę języka, ale do czego zmierzam? Na tym etapie mojego życia zupełnie fitness nie był jakimś takim obecnym zupełnie tematem. Nie zwracałem zbytnio uwagi na swoje zdrowie, nie interesowało mnie to aż tak bardzo. Mimo wszystko lubiłem ćwiczenia, lubiłem sport, lubiłem gdzieś tam sobie pograć w tenisa, pojeździć na rowerze, wyskoczyć na kosza, tak? Ale nie było to w żaden sposób jakoś usystematyzowane. Nie robiłem tego też z tą samą myślą, z jaką dzisiaj do tego podchodzę. I no, mimo tego, że gdzieś dość regularnie ćwiczyłem, nawet zdarzało mi się 5-6 razy być w tygodniu na siłowni, to no, miałem pewnego rodzaju nadwagę, tak? Nie za dobrze sobie z tym radziłem, ponieważ cały temat, krótko mówiąc, zignorowałem, tak? Uważałem, że nie mam problemu żadnego, nie istnieje, jak tak zwany struś w piasek głowa. I temat, no, brzydko rzecz mówiąc, można było powiedzieć, olałem. I któregoś dnia, tak naprawdę nie wiem nawet dobrze, kiedy to było, no zacząłem się orientować, że jednak tak nie jest, że coś się dzieje, że jest nie w porządku, więc myślę, że wiele osób ten sam scenariusz powtarza w swoim życiu. I tak jakby można byłoby w przenośni rzec, że obudziłem się i stwierdziłem, okej, dość. To już chyba jest rzeczywiście ten moment, kiedy trzeba coś zrobić. I to był późny rok 2008, gdzieś tak początek 2009 bodajże, jak właśnie z tej Hiszpanii sobie już wróciłem i stwierdziłem, że kurde, nie no, trzeba będzie się za coś zabrać, tak? W międzyczasie gdzieś tam też były ruchy w moim miejscu zamieszkania. Trafiłem do miasta o nazwie Bristol, w którym akurat miałem to szczęście, że była dostępna siłownia w pracy, więc skorzystałem sobie z tego i zacząłem tam chodzić na takie zajęcia fitness typowe, które ludzie pewnie kojarzą, jakiś tam body pump, może te nazwy też przez te lata się wiele razy zmieniły, jakieś takie treningi obwodowe, które początkowo bardzo mi się podobały,
po jakimś czasie zawsze napotykałem na tę samą przeszkodę i jakby robiły się one nudne, stawały się dla mnie takie rutynowe, niezbyt przynosiły już po jakimś krótkim okresie efekty, dlatego zawsze jakby no, szukałem czegoś nowego, szukałem czegoś lepszego, coś co mogłoby rzeczywiście zapewnić mi te efekty. No, przede wszystkim właśnie ten brak efektów powodował, że zniechęcałem się, zrażałem się do tego wszystkiego, jakby też cierpiała na tym regularność, nie wyglądało to tak, że gdzieś tam po jakimś czasie te zajęcia znowu opuszczałem, tak? I jakby to był cały taki no, dość niezbyt przeze mnie dostrzegany schemat, ale za każdym razem wypadałem z tego i tutaj też jestem świadomy, że wiele osób na pewno ten sam ma problem, że chodząc gdzieś na zajęcia, na początku zaczyna nam się to podobać, wkręcamy się, ale mija niedługi czas i nagle przestajemy. Dodatkowo na pewno tutaj w moim przypadku bardzo dużą rolę spełniła, może to tak trochę brzydko zabrzmi, ale wywarła na mnie śmierć mojej babci, tak? Bo była to osoba bardzo mi bliska i jakoś dotychczas nie miałem, że tak powiem, ani zamiaru, ani w jakichś planach się tym nigdy z nikim dzielić, aczkolwiek było to bardzo znaczące wydarzenie w moim życiu. Po wielu latach, kiedy babcia była chora, spędziła długie lata w różnych szpitalach, no, nie będę wymieniał tutaj, jakie były do końca okoliczności, no, nastąpiła jej śmierć. Tak? To był taki bolesny moment, pierwsza osoba w moim życiu, która zmarła za mojego życia, więc jak sobie można wyobrazić, dość taki traumatyczny moment. I jakby w tym momencie stwierdziłem, że no ja muszę się dowiedzieć, dlaczego to się stało i jak to wyszło, dlaczego akurat, może trochę za późno już po fakcie, tak, ale człowiek jeszcze młody nie wierzył w to, że to może nastąpić, tak. Wierzyłem, że ta służba zdrowia spełni swoją rolę, pozwoli żyć mojej babci dłużej, o wiele dłużej, ponieważ no, tak jak myślałem, mając praktycznie 28 lat w tym momencie, no tak długo miałem tą babcię i prawdopodobnie będzie to jeszcze dłużej, niestety nie udało się. Zacząłem drążyć ten temat, dlaczego to się stało i przypadkowo gdzieś tam szukając, jak to każdy, lepszych rozwiązań, no bo te poprzednie moje próby fitnessowe, nazwijmy to, nie za bardzo się sprawdziły. Gdzieś tam przeglądałem sobie różnego rodzaju stronki i trafiłem w sumie przypadkiem na Facebooku, już wtedy mając konto w 2011-2012, na takie posty mojego kolegi, który no, na pewno tego tutaj podcasta nie słucha, ponieważ to jest Irlandczyk. Kolega publikował różnego rodzaju treści, które miały za zadanie sprawić, że no, to inny zobaczy, może, nie wiem, przypadkowo, może jemu nie zależało na tym aż tak bardzo, aczkolwiek były tam różnego rodzaju określenia związane z CrossFitem właśnie, tak? I jakby ja sobie z ciekawości kliknąłem, zobaczyłem to, chciałem dojść do tego, o co tutaj chodzi. Wtedy ta strona crossfitowa była bardzo taka prosta, ale trafiło do mnie to przesłanie, gdzie chodziło o coś więcej niż tylko sport, niż tylko takie czyste, nie wiem, fizyczne aspekty, czyli pójść, poćwiczyć, zmęczyć się. Było tam dużo tematyki związanej z odżywianiem, było tam dużo tematyki związanej właśnie z nowoczesnymi cywilizacyjnymi chorobami, między innymi właśnie cukrzycą, stopa cukrzycowa itd. I to w moim przypadku połączenie tego sportu, tych efektów, które miał on dawać, sprawiło, że bardzo mocno zainteresował mnie ten temat crossa i stwierdziłem, że będę na pewno chciał spróbować. Kolejna przeprowadzka doprowadziła do tego, że wróciłem do tego miasta, w którym najdłużej mieszkałem, w Wielkiej Brytanii, czyli Plymouth. Oczywiście poszedłem na pierwszy trening. I historia była dość krótka, bo no, trafiło, tak? To wszystko kliknęło, tak jak się mówi, załapało, spodobało mi się to niesamowicie. Dodatkowo rzeczywiście okazało się, że te efekty są naprawdę piorunujące. W ciągu pierwszych 2 miesięcy, bodajże chyba z 6 kilo schudłem, w zasadzie niezbyt wiele zmieniając w swoim stylu życia, oprócz tego, że regularnie trenowałem. No i taką kluczową barierą było właśnie po pierwszych kilku miesiącach, 2 miesiącach,
dalszy progres, tak? Jeżeli chodzi właśnie o to, co najwięcej osób na początku zwraca uwagę, bo tutaj w moim przypadku nie różniło się to niczym niż u innych osób. No, nie będę ukrywał, nastawiałem się przede wszystkim na świetną sylwetkę, na sześciopak, na kaloryfer tak zwany, na te pozytywne efekty wizualne. Nie byłem jeszcze na takim etapie mentalnym, gdzie chciałbym bardziej od strony tej właściwej według mnie już teraz podejść, czyli skupić się na zdrowiu tak naprawdę, tak? I to też był fajny moment, gdzie parę osób, które w tym klubie CrossFit Plymouth też na pewno tutaj bardzo dużo zawdzięczam tym trenerom i osobom, które mnie na tę ścieżkę skierowały, żeby właśnie skierować się, zainteresować się tematem odżywiania. I to odżywianie, moim zdaniem, gdy spróbowałem podpowiedzi, która była taka najprostsza, odpowiedź: przestań jeść chleb, tak? To się wydaje takie banalne. Dzisiaj wiele osób na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie banalne, bo dużo osób, które u nas trenują, zawsze przychodzą i mówią: no nie, no ja to sobie tego nie wyobrażam, to jest kompletnie niemożliwe, tego się nie da zrobić. Byłem w tym samym położeniu. Dzisiaj nie jem, nie jadłem już od dawna, dawien dawna chleba. Oczywiście zdarza mi się gdzieś tam go spróbować, bo lubię, ale nie jem i to było takie wow. Kolejny miesiąc nagle z tych Po tych 6 kilogramach, kiedy nie mogłem tego poszerzyć, jakby zrzucić kolejnych, okazało się, że to była właśnie recepta kolejnej zmiany, tak? Bo tu nie chodzi o jakiś konkretny przykład, czyli ten chleb, którego używam, tylko chodzi ogólnie o różnego rodzaju zmiany związane z tym, że no najczęściej nie wiemy. Nie wiemy tego, co robimy źle, nie zdajemy sobie z tego sprawy, i to jest jakby efekt tego, że może jeszcze w tamtym etapie nie było tych informacji aż tak dużo. Teraz już jest naprawdę przesyt kompletny, tego się nie da opanować z każdej strony. Gdzieś tam zdrowe diety, ten mówi jedno, ten mówi drugie, eksperci, guru, jacyś tam. Wszystkiego zrobiło się tak dużo, że już po prostu nie da się tego odróżnić. I ja zacząłem tak jakby iść tą ścieżką gdzieś tam już udokumentowaną, czytając sobie te artykuły, ale to było mało, chociaż wystarczające jak na moje potrzeby. Kolejne jakby zgubione kilogramy sprawiły, że jeszcze lepsze miałem efekty. Oczywiście dużo różnych błędów popełnionych było na tym etapie. Z tym, że do czego tutaj zmierzam? No, na pewno coraz bardziej się w tę tematykę wkręcałem, coraz bardziej mi się to podobało, coraz bardziej zależało mi na tym, żeby po prostu zamiast myśleć o tym wyglądzie, skupić się tak naprawdę na sylwetce, nie, tylko na zdrowiu, tak? Na zdrowiu, bo takie było przesłanie od samego początku założyciela, tego takiego głównego jakby głosu CrossFitu, tak? Który polegał na tym, że ma to prowadzić do poprawy sprawności i generalnie w efekcie poprawy zdrowia, bo sprawność jest tak jakby odpowiednikiem zdrowia, tylko na wyższym poziomie, tak? I do mnie to wszystko przemawiało. Dodatkowo coraz lepiej rozumiałem te zależności pomiędzy tym, jak się odżywiamy, a jak się później czujemy, jak też wygląda nasza praca, jakby wydajność i inne aspekty sprawności na sali treningowej, ale również jak to się przekłada na późniejsze lata naszego życia, na jego jakby jakość, czyli to, o czym zapominamy, jaki jest pozytywny aspekt i wpływ ćwiczeń, które wykonujemy, i tych zmian, których dokonujemy w swoim życiu na poziomie żywieniowym, na poziomie tak zwanym lifestyle'owym, czyli tych zmian, które tak bardzo często negujemy, odrzucamy, że są nam niepotrzebne, że bez tego przecież da się żyć, że ja się źle nie czuję jeszcze na tym etapie, gdy to robię, tylko nie myślimy o tym, co będzie za 10, 15, 20, a nawet więcej lat, które do mnie to zaczęło trafiać. I to był taki moment fajny, bo klub właśnie, w którym ćwiczyłem CrossFit Plymouth, cyklicznie organizował zawody o nazwie Primal Games, taka bardzo fajna nazwa. Wtedy była popularna bardzo dieta paleo, tak? Zresztą to tak naprawdę nadal jest esencja tego wszystkiego, na czym opieramy swoje odżywianie. I te zawody to była po prostu zabawa, tak? Organizowani po to, żeby ludzi skłonić do większego zaangażowania, gdzieś tam do sprawdzenia samego siebie.
były takim jakby fajnym początkiem dla mnie. Wziąłem udział tam w tych zawodach, oczywiście sam dla siebie, nie po to, żeby gdzieś tam jakiś nie wiadomo co komu udowadniać, bo no też nie oszukujmy się, nigdy nie byłem jakimś tutaj nie wiadomo jakim topowym zawodnikiem pod względem jakimkolwiek w CrossFitie i to w ogóle nie było moim celem. Natomiast gdy wziąłem udział w tych zawodach po raz pierwszy, czułem się super, tak, ale to ta druga edycja, w której jakby potrzeba klubu była taka, żeby pomóc tam. I zgłosiłem się jako taki wolontariusz, który zupełnie nieświadomie poszedł na te zawody, brać udział jako właśnie pomoc. Chciałem coś od siebie zrobić dla tego klubu, dla właściciela, dla tych trenerów, żeby wiadomo, potrzebna jest zawsze jakaś pomoc. Jest to, no, nie powiedzmy jakaś duża impreza, ale już wymaga wsparcia ze strony osób z zewnątrz. I nie oczekując po tym zupełnie niczego, zgłosiłem się, przyszedłem i w trakcie tej imprezy, gdy zobaczyłem, jak to wygląda od kuchni, jak to się mówi, to niesamowicie mi się to spodobało, że moja rola, moje działania, moje jakieś tam takie powiedzmy powierzchownie wyglądające na niezbyt znaczące czynności mają jednak wpływ na to, jak ludzie reagują, jak odbierają tę imprezę, jakie mają nastawienie, jak bardzo im się to podoba, czy nie. I był taki kluczowy moment, który do dzisiaj wspominam, gdy stałem sobie na takiej antresoli właśnie w Plymouth, w klubie CrossFit Plymouth i rozmawiałem z właścicielem przez około 15 minut. To jest tego momentu chyba nie zapomnę nigdy, gdzie jakby miałem okazję porozmawiać z nim od strony technicznej, jak to wygląda, jak on to widzi, i on tam miał okazję podziękować za to, że zgłosiłem się, że chciałem wesprzeć taką imprezę. No, nie będę całej rozmowy przytaczał, bo to by tutaj zajęło kolejne, nie wiem, pół godziny albo dłużej. Wniosek taki w mojej głowie był, że jak to super mogłoby być kiedyś, gdybym był w stanie komuś sam w ten sposób pomagać, mając do tego taką platformę jak ten klub. W tym momencie jeszcze zupełnie w to kompletnie nie wierzyłem. To był bodajże koniec sierpnia lub początek września, bo dokładnej daty nie pamiętam, 2013, a więc to już jest no prawie 7 lat, odkąd ten moment nastąpił. Więc w tym momencie, jak pierwsza iskierka się pojawiła, ja już wtedy byłem na takim etapie, gdzie mówię: wow, to naprawdę jest coś, co bardzo bym chciał zrobić. Ale jeszcze jak każdy, kto ma jakiś pomysł na początku, no nie do końca w to wierzyłem, więc tak jakby był to wstępny plan i jakby no usiadłem parę dni nad tym, akurat znowu się przeprowadzałem gdzie indziej, wyjechałem z tego Plymouth, miałem taki właśnie no dość dużo czasu na myślenie, wybrałem sobie tam gdzie indziej klub crossfitowy, do którego chodziłem, jakby po kilku dniach, tak jakby za pstryknięciem palców podjąłem tę decyzję, stwierdziłem, mówię: dobra, rzucam wszystko na jedną szalę. Przemyślałem sobie oczywiście temat, tak jakby, no może nie aż tak super głęboko, i stwierdziłem: dobra, okej, wracam do Polski. Jest to szansa, dobry moment. Jeszcze takiego klubu nie ma. Zrobimy to tutaj i będziemy, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jestem jeszcze młody na tyle, że mogę sobie na to pozwolić. I zadecydowałem, że tak będzie, tak? Gdzieś tam wyszukałem sobie szybko kursy, które trzeba było zrobić, żeby wiadomo uzupełnić wiedzę, gdzieś tam się nauczyć. Zacząłem powolutku tworzyć biznesplan i jakby był to późny 2013, a nie wiedziałem nawet, że aż tak szybko do tego dojdzie, że tutaj przyjadę i wrócę, ponieważ no już na początku czerwca byłem w Polsce, więc to jest 6 miesięcy, odkąd pierwszy kurs gdzieś tam zrobiłem, już w Anglii zacząłem trenować z ludźmi, pomagać im, więc nabierałem doświadczenia, brałem udział w tych wszystkich możliwych kursach, jakie tylko były, gdzieś tam się deklarowałem na ochotnika, żeby pomagać w trenowaniu ludzi, tak, na sali bezpośrednio, jakby już na pierwszej linii ognia. I wracając tutaj do Polski, szykowałem sobie ten plan. Miałem to szczęście, że w pracy niezbyt wiele ode mnie wymagano, mimo że miałem to być taka super, nie wiadomo, jakaś tam menedżerska posada. To ja już wiedząc, że mam nastawienie
100% głowa skierowana w kierunku tego projektu. Po prostu, no, brzydko rzecz mówiąc, kolejny raz olałem pracodawcę obecnego. On za bardzo nie zmartwił się tym. Powstawał już kolejny etap planu, no i jak wróciłem, to wiedziałem konkretnie, co mam zrobić. Zaczęły się poszukiwania tutaj naszego obecnego miejsca, w którym się od samego początku, może nie, ale od dłuższego czasu już znajdujemy. I to nie było wcale takie łatwe. Gdzieś tam poszukiwania, no to wiadomo, każdy ma swój sposób. Nie będę tutaj zdradzał, jak to wyglądało, aczkolwiek trochę to zajęło. I w pewnego dnia, gdy już byłem, gdy wiedziałem, że to miejsce mam, że będziemy wiedzieli, że tutaj za jakiś czas powstanie klub, zupełnie też tak jakby troszeczkę nie do końca było to zaplanowane, stwierdziłem, że no, warto byłoby już zacząć coś robić, ruszyć to. I właśnie 24 sierpnia ta data zapadła mi w pamięć, dokładnie wtedy 2014. Wyszedłem, plan powstał, założyłem fanpage o nazwie Training Outdoor Świdnica. Wiele osób może jeszcze pamięta, niektórzy pewnie nie. I jakby ten pierwszy trening się odbył, tam nikogo nie było. To było bardzo fajne. Później drugi następnego dnia, i tak codziennie odbywały się te treningi. Nie pamiętam już, czy w niedzielę były, ale raczej chyba tak. Tam co jakiś czas, wiadomo, miałem jakieś wyjazdy, więc nie jestem pewny, czy to codziennie. I ta grupa stopniowo się tam gdzieś, wiadomo, ze znajomych tworzyła, więc też wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pomogli na tym etapie. To były takie pierwsze kroczki, raczkowanie tego naszego klubu. Nikt nie wiedział jeszcze za bardzo, czym to wszystko jest. Myśmy równolegle wtedy prowadzili już tutaj pierwsze jakieś kroki w kierunku remontu. Klub sobie miał ruszyć, powiedzmy, nie wiem, po kilku miesiącach. Właśnie to było też taka duża niewiadoma, bo nie wiedzieliśmy, co i jak z tym remontem, jak to się to wszystko zakończy. Więc w międzyczasie znaleźliśmy lokal, którego, no, użyczyliśmy sobie, wynajęliśmy na kilka miesięcy na Oświęcimskich, dawny renesans, który już nie istnieje. Tam prowadziliśmy przez, jak obliczyłem sobie wczoraj, 8 aż miesięcy. 8 miesięcy to była naprawdę długa, długa przeprawa. Cała zima 2014-15 w tym klubie. Pierwsze zajęcia, gdzieś tam zdjęcia jeszcze są na Facebookach. Jak ktoś jest zdeterminowany, to sobie odszuka. I tam się gnieździliśmy, ludzie coraz bardziej, bo to oczekiwanie budowaliśmy, które pomogło nam w tym, że gdy przyszliśmy tutaj w maju bodajże, czy czerwcu, jakoś tak 2015 do tego budynku przy Kliczkowskiej, no to już mieliśmy całkiem sporą grupę tutaj osób zainteresowanych na szczęście, więc jakby to ruszyło, zaczęły się pierwsze zajęcia i to wszystko powolutku się rozruszało, więc to jakby cała taka historia, gdy już tu byliśmy na miejscu, to wiadomo, nadal trzeba było jeszcze bardzo wiele pracy włożyć w to, żeby rozwinąć ten klub, żeby on naprawdę stanął na nogach, żeby to miało ręce i nogi, tak jak to wygląda dzisiaj. To była długa droga do tego, żeby przybrało to obecny kształt. Tak naprawdę te zmiany to są ciągle gdzieś tam, może nie aż tak już widoczne, następują coraz bardziej lub mniej. W każdym roku coś zmieniamy i to różnie z tym bywa. Aczkolwiek, no, cieszę się, że tak wszystko tutaj pomyślnie się to ułożyło, bo znam wiele różnych historii, które, no, nie skończyły się w ten sposób. I tylko pozostaje podziękować wszystkim osobom, które tutaj były zaangażowane. Nie będę wymieniał kolejno ani z imienia, ani z nazwiska nikogo, żeby nikt nie czuł się pominięty. W każdym razie była to taka bardzo, bardzo fajna ścieżka, którą wspominam, no, z dużym sentymentem i na pewno będzie to fajne wspomnienie na długie lata. Tak więc, jeżeli kogoś interesowało to, w jaki sposób to wszystko powstało, jakie były kolejne kroki, jak to wyglądało, oczywiście nie jest to może aż tak szczegółowa opowieść, ale może znajdzie się ktoś, kogo to zainteresuje. Więc tak jakby moim zdaniem taki jeden główny wniosek, który się nasuwa po tym wszystkim, moje takie przemyślenia, podsumowanie całego tego procesu początkowego, to na pewno jest taki, że trzeba wierzyć w to, co się chce zrobić, tak? Ja na tym etapie początkowym nawet nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to się stanie, tak? I myślę, że to zadecydowało o tym, że tutaj jestem teraz, siedzę, nagrywam ten film i że nadal to tworzymy. Bez tego, tak na dobrą sprawę, nie byłoby nic, bo tak jak na początku, na samym początku wspomniałem, gdy przyjechałem, miałem w kieszeni, może nie w kieszeni dosłownie, ale na koncie, tak?
jakieś 20 tysięcy złotych, tak? I jeżeli ktokolwiek sobie policzy i wie, jakie są ceny i ile kosztują te wszystkie gadżety, których my tutaj używamy, to naprawdę był to skromny budżet. Naprawdę nie wiem, tak na dobrą sprawę, znaczy wiem. Nie jest tak, że ja nie wiem, ja dokładnie wiem, jak to zrobiliśmy i co nam pomogło, no ale niestety nie powiem tego wam, bo to już jest właśnie nasz słodki sekret. Jak to zrobić, żeby stworzyć taki klub? Jak sobie poradzić z tym wszystkim i to bez zaciągania jakichś zobowiązań, bez, nie wiem, kredytów i tego typu historii, i rozwinąć go, rozbudować, żeby dzisiaj miał taką tutaj, że tak powiem, wartość, tak? Dla nas jest to oczywiście główne źródło utrzymania, więc nie przeliczamy tego na pieniądze, ale gdyby ktoś chciał oszacować, tak sobie luźno szacując, patrzyłem na to, ile wszystkiego, jakichś aktywów i tak dalej mamy, to zbierze się około 500 000 złotych przynajmniej, tak, z tego wszystkiego. I to się nie zrodziło oczywiście bez żadnego wysiłku. Nie zrobiłem tego sam, tak? Najwięcej pracy tutaj włożyła w to wszystko na pewno Megi, więc też ogromne podziękowania. No i co? I jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania dodatkowe, coś by chciał się dowiedzieć na temat tego, co powiedziałem, jeszcze więcej, może ma swój plan na jakiś inny biznes, na jakieś przedsięwzięcie, może chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszego boksa, coś, co będę się skłonny podzielić z wami. Bardzo byłoby mi miło. Zostawcie jakiś komentarz, może napiszcie maila, a jak nie, to zapraszam oczywiście na naszą stronę www.box74.pl. Możecie tam sobie odebrać bezpłatny trening ze mną. Wystarczy kliknąć w odpowiednie miejsce. Jak znajdziecie, jak nie znajdziecie, napiszcie. Ja wam dziękuję za wasz czas jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.